Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy piątek. Nawet nie wiem, chyba szósty dzisiaj, luty jest. Znowu straciłam rachubę dnia. Mam parę rzeczy do pozałatwiania, a w sumie to sobie wymyśliłam te parę rzeczy, bo siedzę w domu już trzeci dzień i stwierdziłam, no już pora wyjść na miasto. Ale wam powiem, jest pochmurno, nie ma słońca od właśnie trzech dni i no właśnie, mi się, że tak powiem, nie chce nic, wszystko takie boli mnie, mięśnie i tak dalej. I to nie jest z braku ruchu, no na pewno jest też z braku ruchu, ale to jest właśnie ta fibromialgia cała, która po prostu powoduje, że ja budzę się przejechana przez jakiś walec. I to powoduje, że ja sobie leżę godzinę jeszcze w łóżku, wstanę, wszystko taki rozruch, wiecie, powoli wszystko jest, wykąpię się rano, bo to najlepiej dla mnie rano, ta ciepła woda właśnie tak działa. I tak sobie siedziałam i stwierdziłam, przecież dopiero jest 13. 13, w tej chwili jest 13:30. Zawsze mi się tak wydaje, że jest godzina, już jest późno i nie ma sensu jechać, bo ja zawsze uciekam przed korkami. Ale dzisiaj jadę. Słuchajcie, jadę w tej chwili umyć samochód na myjnie. Jak widzicie, po prostu nic nie widać i ja mam problem, jeżeli chodzi o widoczność, jak jest tak nie za ciekawie. I przyda się po prostu tą całą sól umyć. On jest cały w soli, ten samochód, dlatego one rdzewieją tutaj bardzo, te samochody. I mam nadzieję, w ogóle bym chciała, żeby ktoś mi pomógł załatać dziury, które mam na dachu i na masce. Bo powiem wam, lubię ten samochód i jeżeli on by mógł jeszcze pojeździć jakiś tam sobie czas, to byłoby bardzo fajnie i przyjemnie, dlatego że po co wyrzucać coś, co działa? A tak jak mówię, ja się dobrze w nim tutaj czuję i nawet już wcześniej oglądałam różne samochody i doszłam do takiego wniosku, że tak samo palą, tak samo jadą, tak samo mi ciepło będzie, tak samo będę widzieć rzeczywistość, która mnie otacza. Jedynie co, to po prostu wydam pieniądze na nowy lakier. No i tak kiedyś się stanie na pewno. Na pewno ten samochód za jakiś czas ja wymienię na inny. Ale póki co, póki wszystko dobrze działa, prawie, bo znowu się okazało, właśnie miałam sprawdzić, czy działa tu. O, nie działa. Szyba się nie otwiera, także prawdopodobnie poszedł bezpiecznik. I nie wiem, czy właśnie tu też krzesełko moje, bezpiecznik się nie wyłączył, bo jak się siedzi, to nie piszczy, że pasy są niezapięte, a dawał takie znaki wcześniej. Wszystko się właśnie po wymianie lusterka zrobiło, być może gdzieś tam coś się odłączyło, nie wiem, trzeba to wybadać. Tak, jadę się umyć. Byłam właśnie na myjni i to, co mogę powiedzieć, to zobaczcie, tu widać, ile ludzi czeka. Ja nie będę czekać, a to jest właśnie do myjni takiej automatycznej, że się wjeżdża i ten samochód po prostu gdzieś tam jedzie i on jest umyty. I ja wam powiem, że ja nie lubię tamtej właśnie myjni, bo dostaję w niej ataku paniki. Bo mnie to denerwuje, że ten samochód tam jedzie. Pół godziny czekać nie będę. Może jakąś inną myjnię trafię po drodze. Zawsze jeździłam tu do tej i już miałam, że tak powiem, opanowane, jak używać tą myjnię. Mogłam skorzystać z myjni takiej, wiecie, że wrzuca się tam ileś koron i się myje, potem wrzuca się znowu ileś koron, tam jakiś znowu płyn leci. Ale po pierwsze nie wzięłam ze sobą monet, a po drugie, ja nie wiem, czy ja się ubrałam odpowiednio po prostu do mycia samochodu i bycia mokrą, ochlapaną, także ja sobie to daruję. Użyłam wycieraczki mojej, płynu do szyb, lepiej widać. No niestety wy za mną nie zobaczycie na razie nic ciekawego, także widzę, że najlepiej będzie po prostu późno wieczorem przyjechać tutaj i ewentualnie się umyć. No także mówiłam, dzisiaj trochę sobie pojeżdżę, bo teraz jadę z samego końca do Mosfellsbier, co zajmie mi jakieś 20 km i chciałam właśnie wysuszyć sobie samochód w tej trasie, no ale wyszło jak zawsze, nie? No.
tutaj produkują wełnę do islandzkich swetrów. Przepiękne miejsca, wspaniałe widoki, rzeki. Słuchajcie, to jest tak cudowne miejsce tutaj. Zobaczcie, jak to w ogóle inaczej wygląda. Aż przyjemnie tutaj jest podjechać i do tego sklepu. No ale kawałek jednak drogi jest. Ale już jestem. Jestem w sklepie Alafos. Zobaczcie, wiszą swetry islandzkie. Bardzo fajnie zrobione. Ładnie to wygląda. Też jest oryginalny baran. Baran oryginalny. Widzicie, dużo fajnych rzeczy jest. I pamiątki są. I swaterki. Najróżniejsze, jakie chcecie. Te są całkiem fajne. Takie aurory. I rękawiczki nawet można kupić. O, fajne aurory są. Tak, to jest ta metoda właśnie filcowania. Ciekawe, może nowa moda będzie. Nowa moda na dofilcowany swaterek. Całkiem sprytne. Też właśnie widzicie, o, sukienka jaka fajna. Ktoś zrobił. Sprzedaje 40% cenę. No 11 tysięcy dzisiaj za taką sukienkę. To w sumie nie jest zła cena. Można też kupić różne bajery, gadżety. Koszulki, lundi, trochę mi się coś zachrypło, jak widzicie najróżniejsze swetry są, tylko brać i kupować, nawet jest przecena, super. Jak widzicie taki sweterek do tanich nie należy, one są droższe, są przecenione dlatego, że nie ma turystów narobionych tych swetrów, mieli ileś pewnie tysięcy i dzisiaj to wszystko można kupić o wiele, wiele taniej. Także pozytywnie, jeżeli chcemy kupić sobie sweter w sklepie, nie jest źle, całkiem fajnie. O, zobaczcie, tu na przykład jest skóra z dorsza, z ryby, oprawiona, wyprawiona. Bardzo fajnie to jest zrobione. Z tego właśnie też różne rzeczy robię, na przykład portfele. Polecam Wam takie ciepłe skarpety. Tu całkiem fajny sweterek, nawet mi się spodobał. To jest właśnie z wełny. Tu jest jakaś ciekawa ta wełna, słuchajcie, bo ona ma nawet jakieś wplecione kolorki. Jest to gryząca troszeczkę wełna. Są różne kolory, jak widać. Całkiem sprytne, może sobie kiedyś taki zrobię. A tu mamy wełnę mniej gryzącą. Też islandzką chyba. Raczej tak, tylko jest mniej gryząca. Nie wiem właśnie na jakiej to jest zasadzie, jeszcze się nie dowiadywałam. Ale ona jest mniej gryząca. Mamy islandzką wełnę. Różne kolory. I tu mamy właśnie taką wełnę, z której ja robiłam sobie różne swatry. Takie najróżniejsze kolory są. I tu mamy wełnę niegryzącą merino, z której można zrobić swaterek mniej gryzący, ale kolory są dla mnie, no nie wiem, jakieś głębi nie mają po prostu. Głębi nie mają. Dla mnie najlepsza wełna to jest właśnie ta islandzka, która jest, zobaczcie, ma zupełnie inne odcienie, inne kolory. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. I można naprawdę super fajny sweter z takiej wełny zrobić. Tu jest mój nawet ulubiony kolor, błękitny. Kupiłam już to, co miałam nabyć, a takie małe tam, takie testerki i słuchajcie, powiem Wam, że jestem w szoku, znowu spotykając się z bardzo głupią obsługą gościa, który jest z Włoch, który mnie się pyta, w jakim języku ja mówię, skąd jestem, ale zapytany, skąd on jest, że on jest, on chce być profesjonalny i w ogóle, i taki niemiły był. W ogóle ja mu zadaję jakieś pytanie, skąd ten jest, udaje, on nie słyszy w ogóle. I najgorsze, co on zrobił, to myślał, że ja ze sklepu wyszłam i zaczął się ze mnie nalewać do Islandki. I powiem Wam, że było to przykre, bo po prostu ja słyszałam to wszystko, jak on mówił, że nawet nie wiem dokładnie, co mówił, ale wyszło tak,
na tej zasadzie, że ja go cisnęłam, bo ja się zapytałam, skąd on jest, a on mi biedny się nie chciał przyznać, że on jest z Włoch. Ja się spytałam, jak długo mieszka na Islandii, on powiedział, że to nie elegancko się kogoś, niekulturalnie się kogoś pytać, jak długo mieszka na Islandii. Wiecie, to są takie standardowe pytania, które każdy z nas tutaj się od razu po prostu pyta. Umiał powiedzieć mi dzień dobry i do widzenia po polsku, wiecie, także ja na przykład nie przyszłam rozmawiać po polsku, także jestem niemile bardzo rozczarowana, bo po prostu on spowodował, że ja się bardzo źle w tym sklepie poczułam, bo ja jakoś kretynką totalną to nie jestem, żeby po prostu jakiś Włoch, który sam próbuje rozmawiać, gdzieś nagle po prostu robi barierę. Też starałam się być kulturalna, wiadomo. I po prostu on przegiął pałę i tak, trzeba będzie to coś z tym zrobić. Niestety, bo ja bardzo nie lubię takiego zachowania właśnie nieprofesjonalnego w sklepie. No, chociaż słoneczko wyszło teraz, także jest o wiele lepiej, jeżeli chodzi o wodę. Fajnie właśnie jest teraz, można trochę się już zacząć przechodzić, na spacerki wychodzić. Chociaż wam powiem, że teraz idzie do nas jakiś wiatr, być może będzie i chłodniej. A w ogóle to jeszcze byłam na jednej myjni, przejeżdżałam obok i myjnia niestety, ale też była cała naładowana. Teraz już jest godzina 15:30, ludzie kończą pracę i wam powiem, że teraz już na pewno się nie pójdę umyć, bo na bank będzie wszystko w ogóle zajęte, no ale tak to bywa, tak to jest. Także wracam do domu. Mam nadzieję, że nie będę w jakimś korku stać, chociaż wam powiem, że jak teraz już wracam z tej strony, to już będą mniejsze te korki. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Trochę rozczarowałam się ostatnimi moimi dwoma filmami. W jednym było o dotacjach, w drugim było też właśnie jakiś taki temat. Boże, już nawet nie pamiętam co, bo tyle gadałam i naklepałam, że dużo informacji tam było, ale no, rozczarowałam się, że żadnego komentarza nie widziałam pod filmem, gdzie prosiłam o te filmy, ale za to bardzo dużo ludzi potrafi znaleźć mój prywatny, podkreślam, prywatny Facebook i się pytać tam. Nie, kochani, ja nie będę odpowiadać na Facebooku, bo w koleżeńskie układy nie wchodzimy, bynajmniej nie ze wszystkimi. I ja miałam otwartą firmę, którą zamykam w tej chwili, właśnie dla was. I ja po prostu zainwestowałam w to, ale bo to kosztuje, to lepiej gdzieś za darmo się dowiedzieć. Także idźcie za darmo, dowiadujcie się. Taka jest prawda. Ja po prostu poniosłam koszta, mi tych kosztów nikt nie zwrócił, bo każdy chce wszystko za darmo. Dlatego mój czas to jest też pieniądz i dlaczego ja mam za darmo na swoim prywatnym Facebooku odpowiadać na pytania, gdzie wystarczyło na przykład obejrzeć film do końca. Proszę po prostu o komentarze pod filmem na YouTubie, jeżeli macie pytanie odnośnie Islandii, bo ja mogę wam dużo rzeczy tutaj opowiedzieć, ale ja nie wiem za bardzo, o czym byście chcieli wiedzieć, bo mnie tak naprawdę niektóre rzeczy nie dotyczą. I tak jak właśnie ostatnio mówiłam o różnych dofinansowaniach, jeśli jesteście zainteresowani, to po prostu musicie mi zadać pytanie pod filmem, a nie w moim prywatnym Facebooku, słuchajcie, bo ja będę 10 osobom, czy 20, czy 30 odpisywać to samo, a taka osoba wejdzie na film, przeczyta komentarze i będzie miała odpowiedź. Także szanujmy swój czas. I tak jak mówię, jak już napiszę, że komuś nie odpowiem, te osoby znikają. Żeby mnie ktoś na kawę zaprosił, żeby ktoś mi coś zaoferował. Nie, nie ma czegoś takiego. Bo najlepiej jeszcze, żeby po prostu dopłacić za to, że ja odpowiem. Żebym ja jeszcze dopłaciła, że mam możliwość odpowiedzi. Po prostu to jest chore. Na szczęście nie wszyscy tacy są, nie wszędzie tak jest. Ale my taką cechę mamy po prostu już jako naród. Powiem wam też fajną rzecz, to będzie trochę może i śmieszne.
Nasza cecha narodowa to jest narzekanie. I ostatnio poszłam na spotkanie, gdzie umówiłam się z osobą z Słowenii, z dziewczyną ze Słowenii i z dziewczyną z Egiptu. I wyobraźcie sobie, że różnica kulturowa jak różnica kulturowa, to byłoby bardzo fajnie porozmawiać właśnie o jedzeniu, o czymkolwiek, gdzie jedna osoba zaczęła gadać o swoim chłopaku. I całe nasze spotkanie przez 2 godziny było poświęcone chłopakowi tej dziewczyny. Zdążyłyśmy się dowiedzieć, ile ma lat, gdzie pracuje, ile zarabia, gdzie mieszka, ile podróżował po świecie, w jakim kraju ma dom, w jakim kraju tego domu nie ma, jaki jest wspaniały i cudowny i w ogóle, wiecie, zepsuła dziewczyna po prostu całe spotkanie, taka prawda jest. Powiem wam tyle, że to są takie właśnie toksyczne osoby, wampiry energetyczne. Jedna dziewczyna się po prostu zwinęła do domu, bo już nie wytrzymała po chyba godzinie. A ja, jako ten organizator tego spotkania, no też posiedziałam. Posiedziałam, posłuchałam, doszłam do pewnych wniosków, że po prostu nie chcę się drugi raz z nią spotkać, bo nie mogę rozmawiać o niczym innym ciekawym, jak o jej chłopaku. Także pamiętajcie też o tym, żeby swojego rozmówcy nie zawalić jakimś strasznym problemem. I ja to pamiętam, mam taki przykład samej siebie, może nie na sobie, a na kimś, gdzie w tym roku jest 10 lat, jak byłam w bardzo toksycznej relacji z Islandczykiem, który później się okazało narobił masę problemów, strasznych konsekwencji, trzeba było tutaj po prostu, no nie było fajnie dla mnie, ani dla nikogo. I powiem wam tyle, że ja też byłam toksyczna w tym momencie, kiedy ja narzekałam na niego cały czas do jednej znajomej, która już moją znajomą dziś nie jest, bo miałam je dosyć. Bardzo fajna kobitka, ale niestety w pewnym momencie pała się przegięła. Po prostu Wenus tak marudziła, a tak naprawdę nic nie robiła, żeby odejść od tej osoby. Nie mogłam odejść, bo on mi wszystkie pieniądze, słuchajcie, zabrał. I to nie tak oddawaj pieniążki, wyskakuj z portfela, tylko bardzo sprytny sposób, ponieważ był ogromnym, słuchajcie, masakrycznym manipulantem. On po prostu, jak ja kupowałam jedzenie, bo taki był układ, że ja będę kupować jedzenie, on będzie płacił za mieszkanie. On miał swoich 2 synów, którzy byli nastolatkami w tamtym czasie i no i dzieci, jak to dzieci, przychodziły do tatusia i wyżerały całą lodówkę. I wiecie, na Islandii jest tak, że ojciec przeważnie ma co drugi weekend dzieci u siebie, a tutaj to się okazało, że on miał co weekend, w tygodniu, no i po prostu ja chodziłam, bo też coś jeść musiałam. Kupowałam to jedzenie, gdzie się okazało, że znowu nie ma i znowu nie ma i znowu nie ma. I tak właśnie wtedy ja trafiłam do Fjolskil Duhjalp, tam gdzie mówiłam wam kiedyś na komputerze pracowałam za darmo, charytatywnie, gdzie ludzie otrzymują paczki właśnie żywnościowe. I tak właśnie tam też poznałam Islandczyka. On się nazywa Felix Gretarsson i on nie ma obu rąk. I właśnie chcę wam powiedzieć, na świecie nic o tym nie mówią. Prawdopodobnie dowiecie się najpierw tego ode mnie, gdyż pewnie kiedyś będzie o tym głośniej. Felix w 98 roku, dosłownie parę miesięcy przed tym, jak ja przyjechałam na Islandię, miał bardzo poważny wypadek na słupie wysokiego napięcia. On pracował i po tym wypadku stracił obie ręce tu przy barkach, bardzo wysoko. I ja go wtedy poznałam, ale tak jakoś, wiecie, z nim nie rozmawiałam, bo on tam przychodził do kogoś innego, ale po prostu go tam poznałam. I on czekał, słuchajcie, 21 lat, tak? Nie, 22 lata? Nie. Boże, pomyliło już mi się. Od 98 czekał do teraz, 23 lata czekał na to, żeby mieć przeszczep obu rąk. I słuchajcie,
12 stycznia minęło 23 lata, jak on miał ten wypadek i on się zawsze śmiał, nawet tam do lekarzy, bo on w ogóle we Francji mieszkał, czekał 8 lat na ten przeszczep, żeby się dawca znalazł. I wyobraźcie sobie, że on tak sobie zawsze żartował: chciałbym, żeby to się stało 12 stycznia. Stało się 12 stycznia, przeszczepiono mu obie ręce, całe ręce, nie dłonie, ręce. I on ma się świetnie, bardzo dobrze się ma, bardzo fajny gość. Ma żonę, nazywa się Sylwia. Sylwia jest Polką, także widzicie, na pewno też jest wspaniałą osobą, skoro po prostu nie patrzyła na jego ułomność, tylko na to, jaki on jest. I cała Islandia go wspiera, wszyscy tu czekamy, codziennie, co drugi, trzeci dzień, zależy jak, w wiadomościach internetowych pokazują Feliksa, Felix życzenia wysyła, Felix opowiada o tym, jak to w ogóle, co tam się dzieje, i jest to bardzo miłe. I właśnie on powiedział, że teraz zajmie około 2 lat, żeby on w ogóle mógł zacząć poruszać tymi rękoma, bo nerwy muszą się teraz zrosnąć. Jego nerwy i nerwy dawcy muszą się zrosnąć. Brzmi to niesamowicie, ale tak jest właśnie. Także jestem ciekawa, jak to będzie, jak Felix wróci do Islandii, bo na pewno w któryś dzień przyjedzie. No nie teraz, wiadomo, ale na jakiś tam, za jakiś czas będzie. To na pewno wszyscy go tutaj przywitają oklaskami i na pewno wszyscy będą dumni, że on odzyskał po prostu ręce, że dostał nowe ręce. Wyobraźcie sobie żyć bez rąk. Ja wiem, jak to jest, dlatego że ja, ci co nie wiedzą, ja mieszkałam 5 lat, moim chłopakiem był ktoś, kto jest sparaliżowany od szyi w dół. I ja musiałam robić bardzo dużo przy tej osobie. Bardzo dużo robiłam i najróżniejsze rzeczy robiłam, po prostu robiłam wszystko. Wszystko, to znaczy karmiłam, ubierałam, do łazienki trzeba było, kąpałam. Później już byłam tym wszystkim zmęczona. I wam powiem, że na dłuższą metę jest to bardzo ciężkie opiekować się taką osobą, bo relacja jako chłopak-dziewczyna zostaje bardzo zaburzona i pojawia się opiekun i ten, który jest opiekowany. I tak naprawdę to wszystko po prostu jest bardzo trudne, bo ludzie nie powinni być zmuszani, żeby pomagać w takich właśnie bardzo osobistych czynnościach, jeżeli są razem. Tutaj na Islandii później można było już dostać pomoc, także to właśnie tak wszystko przebiegało. Już mam obsesję z tym miejscem parkingowym. Słuchajcie, no taka walka o parking, że ja już po prostu mam tego dosyć. No ale jeszcze widzę, że miejscówka moja jest dzisiaj, bo jest piątek, jest trochę mniej tych samochodów. Nic nie idzie z tym zrobić. Ja chciałam mieć swój własny oznaczony, ale nie idzie z tym nic zrobić, bo mi powiedziano, że zaraz wszyscy by chcieli mieć taki parking. No niestety, taka prawda jest. Widzicie, tam tak blisko zawsze mnie stanie i teraz ja muszę podejść pod tamtego. O tu, żeby sobie jakoś wjechać. No, dobra. Także słuchajcie, dzisiaj właśnie pojechałam, nabyłam, co mi jest potrzebne. Pokażę wam. Co prawda obsługa była, no, po prostu horror. Ja jestem w szoku po prostu, że można tak się zachowywać. Widzicie, są to próbki najróżniejszych wełen. Wszystkich wełen, jakie można zrobić. Islandzki sweter. I tak, tutaj jest właśnie ta Lopi słynna. Właśnie z niej są te sweterki. A nie, przepraszam, odwrotnie. To jest wełna, z której ja mam zrobiony swój sweter. To jest właśnie wełna z mojego swetra. I ja widzę, że właśnie trochę dziwne, bo zobaczcie, takiego swetra, takiego koloru w ogóle tutaj nie widzę. Także też dziwne to jest troszeczkę. No i jeszcze jest o tutaj taki właśnie katalog i ten.
I właśnie dlaczego pan się za mnie śmiał? Pan się za mnie śmiał, bo on powiedział, to jest takie tanie. A ja mówię, no to nie jest aż takie tanie, ja kupuję 4. Co? O czym ty mówisz? Przecież to jest takie tanie. To co? Po prostu porażka. No comment, no comment. Najlepsze jest to, że ja po prostu wiem, że ja muszę to olać i już tam nie jechać do tego sklepu i zrelaksować się. Dlatego wam opowiedziałam o Feliksie, że po prostu to jest tak pozytywna rzecz, otrzymać nowe ręce, otrzymać nowe życie praktycznie dla niego. Także no po prostu na tym się lepiej skoncentrować, na czymś pozytywnym. A gdzie jest mój telefon? Schowałam. Zaraz wam pokażę. Zaraz wam pokażę, bo tu mam Feliksa. Czekajcie. Tak, niestety, żeby wam go pokazać, to chcę wejść tu. Na moim Instagramie on jest. Znaczy na moim, ja go mam dodanego. I o, tu fajnie go widać. Zobaczcie, siedzi, leży. On musi niestety leżeć. Cały czas leży od czasu. Tak, ktoś się tu nam pokazał, bo Wenus nie zauważyła. Raz jeszcze. Tak, nie wiem właśnie teraz, czy widać. Widać, tak jest. I nie wiem, czy wcześniej dotknęłam palcem, czy go było widać, czy nie. Jeżeli nie, to widzieliście inną osobę. Ale tak. Po prostu na tym się trzeba koncentrować. I słuchajcie, widzicie, cały świat jest właśnie pełny takich dziwnych ludzi. Ludzi, z którymi nie możemy się dogadać. Po prostu jak ja już weszłam do sklepu, ja już czułam, że coś jest nie tak. Ja po prostu czuję takie energię. A no, tu jestem po prostu niemile rozczarowana. No i to jest Islandia, co z tym zrobisz? Nic nie zrobisz, także jedynie co można zrobić, to być pozytywnym i nie patrzeć na takie coś. I teraz idę do domu, sobie popatrzę na moje okno, lubię patrzeć na moje okno. Idę do domu, kochani, robię mój sweterek magiczny, który jest bardzo trudnym swetrem. Bardzo trudnym, dlatego że jest bardzo dużo... Przepraszam, jakąś czkawkę mam. Odbija się bardzo dużo... odbija się. Mój sweterek jest trudny, ponieważ zawiera bardzo dużo kolorów i trzeba te kolory mieszać. Pomimo, że są tylko 4 kolory, to nitka każdy rząd praktycznie jest inny, więc tutaj zrobił się tego typu mazalians. A później, wiecie, te które osoby, które robią swetry, te nitki wszystkie trzeba będzie poszywać i jest bardzo dużo nitek. A ja nienawidzę tych nitek zszywać, chyba nikt nie lubi, także długa droga przeze mną. Ale tu mam właśnie próbniki, ponieważ są mi potrzebne. Także osoba, do której próbniki pojadą, mam nadzieję, będzie zadowolona i się próbniki spodobają. Także słuchajcie, ja kończę film dzisiejszy. Strasznie chaotyczny. Szczerze to nie jestem zadowolona z dzisiejszego filmiku. No ale takie właśnie jest życie. Najpierw zaczęło się wszystko pięknie, ładnie, dobrze, wybiło mnie coś i cały czas mnie trzyma, widzicie. I to jest właśnie to, nad czym ja muszę ciężko pracować, żeby to wyrzucić. Naprawdę, też tak róbcie, bo po prostu można kiedyś ataku serca dostać albo zawału jakiegoś, ja nie wiem. Także piszcie w komentarzach, co myślicie. Ja czekam na te komentarze, ponieważ mi są komentarze potrzebne, żeby wiedzieć, co ja mam robić dalej? Zwłaszcza te osoby, które oglądacie mnie tu z Islandii. O czym byście chciały, żeby wam opowiedzieć? A osoby nie z Islandii też piszcie, dlatego że po prostu da mi to więcej motywacji, bo teraz jest taki czas, że ja po prostu robię coś, tak jak siedzę i gadam, ale to tak, może chcecie coś innego. Na pewno wiem, że chcecie gotowanie, ale ja wam powiem, w tej chwili znowu za bardzo nie gotuję. Są to jakieś takie szybkie rzeczy i jakichś specjałów takich nie ma. Po prostu na razie czuję się dość ciężko przez pogodę i czekam jeszcze może z miesiąc, jak będzie już tak lepiej, aż słońce do moich okien zawita, bo niestety już teraz jest godzina, no nie wiem, około 4:00 słoneczko zaszło. Nie ma słoneczka, jest jasno, ale już słoneczka nie ma. W moich oknach na pewno go nie będzie. No dobrze, słuchajcie, ja kończę w końcu. Pozdrawiam was serdecznie i komentarze proszę na dole, łapeczka do góry, like.
subskrybujcie oczywiście kanał. Na tyle, koniec. Cześć!